Kiedy wchodził do Jerozolimy, to wszyscy uważali go za króla. Zdejmowali z siebie płaszcze, ubrania, najlepsze jakie mieli. Rozumiecie? Swoje marynarki srób od jego stopy. Przejdźcie po moim świątecznym ubraniu, abym nosił ślady twoich stóp na moim ubraniu. Ja jestem za tobą, bo ty jesteś na topie, bo ty jesteś górą. Wszyscy byli za nim. Wiecie, po co on wszedł do Jerozolimy? Żeby pokazać, jak bardzo siebie okłamują. W ciągu kilku dni, pach, już nikt nie był po jego stronie. Nikt. Nikt go nie bronił. Nikt nawet słowem nie pisnął. Niewinny człowiek. Wielu się deklarowało, życie za ciebie oddam. Piotr dosłownie tak powiedział, jego przyjaciele, wszyscy dosłownie. Ja będę walczył jak lew za ciebie. Ile takich słów wypowiedzieliśmy my? Jesteś moim przyjacielem. I wystarczy, że twój przyjaciel raz pożyczy od ciebie pieniądze i ci nie odda. Pach. Wystarczy, że twoja przyjaciółka raz jeden pójdzie z kimś innym do kina. Pach. Tyle warta jest często nasza miłość. Wystarczy, że twój ksiądz raz jeden zachowa się nie tak, jak trzeba. Raz jeden upadnie. Chrystus wszedł do Jerozolimy, żeby pokazać tym wszystkim ludziom, dzisiaj przychodzi, w tę niedzielę Pan mówi, żeby pokazać nam, że sami z siebie nie jesteśmy zdolni kochać Boga całym swoim sercem. Że jeżeli ktoś tak myśli, to prawdopodobnie siebie oszukuje. Trwa w bardzo głębokiej ciemności, w hipokryzji. Zobaczcie, on nie przez przypadek krzyczy na krzyżu: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Właśnie, kiedy przychodzi cierpienie, kiedy coś ciebie miażdży, to ile razy wyrywałeś się z serca, chyba może je tłumiłeś, podobne słowa. Kiedy przychodzi cierpienie, łatwiej jest mówić: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czy ci jest obojętne to, że ja tak się męczę, że moi bliscy są w takim stanie? Czy tobie jest to obojętne? Czy ty masz na to, jak się tu mówi, wywalone? Raczej to nam przychodzi do głowy, niż: Panie, wielbię cię, jesteś wspaniały. Nikt z nas nie jest w stanie o własnych siłach, polegając na sobie, przyjąć to, co Bóg w pełni daje. Po co ukazał się krzyż? Zobaczcie, on wszystkich rozproszył. Kiedy przyszedł krzyż, wszyscy okazali się zdrajcami. I ci, którzy nienawidzili, a uważali się za prawych, zobaczcie, oni się uważali za prawych, za sprawiedliwych. No i żeby mogli zabić, to musieli wymyślić podstęp. Podstawiać fałszywych świadków, którzy lewe rzeczy zaznawali. Żeby mogli zabić,
A ich prawo mówiło, nie wolno zabijać. Nie wolno. Znaczy musieli go wydać Rzymianom. Wrogom, których nienawidzili. Nienawidzili tych Rzymian. Nienawidzili, bo Rzymianie byli wrogami Żydów. Żeby mogli zabić innego Żyda, którego nie lubił, musieli go więc wydać wrogom. Wyjdź na ulicę, zapytaj ludzi. Wszyscy ci powiedzą, ja jestem dobry. Ja jestem dobrym człowiekiem. Ja jestem za ludzkością. Za dobrym. Kiedy przyjdzie cierpienie, to wszyscy są zweryfikowani. Krzyż przychodzi po to, żeby weryfikować to, co mamy w sercu. Po to Chrystus to wszystko przeszedł. To właśnie jest tam taki moment, kiedy go wprowadzają do pretorium. Piłat kazał ze dwóm, trzem żołdakom go ubiczować. Co oni robią? Zwołują resztę. Mówią, chłopaki, chodźcie. Chodźcie, będzie widowisko. Będzie impreza. Mamy tu takiego gościa, jakiegoś takiego biedaczka. Dali nam go, żebyśmy się mogli wyżyć. Co innego dzieje się w internecie? Kiedy wybucha jakikolwiek skandal. Coś tam dziennikarze donoszą. Gdzieś tam, nie wiem, się zadzieje. W jakiejś miejscowości. I ty, nie znając to, co tam się w ogóle zadziało, przyłączasz się do tego. Zaczynasz rozsyłać innym, żeby sobie poczytali. Zaczynasz komentować. Lubimy wywlekać upadki, błędy, porażki innych ludzi. Wywlec to na środek. Żeby inni mogli sobie też poużywać na tym człowieku. Krzyż przychodzi po to, żeby nam pokazać, Chrystus pozwolił na to wszystko, żeby też pokazać swoim własnym uczniom, kim są tak naprawdę, ile są warte ich deklaracje, ile warta jest ich miłość. Ci wszyscy bezdomni, którzy się pojawiają przed naszymi kościołami, ci wszyscy naciągacze, połowa z nich, pewnie to alkoholicy w ciągach. Chrystus ich przysyła. Stawia ich nam przed naszymi kościołami z takimi rękami. Żeby nam pokazać, żeby zweryfikować nasze serce, żeby nam pokazać, kim wy tak naprawdę jesteście. Czy wy tak naprawdę przyjęliście komunię świętą? Ciało Chrystusa. Wiesz, gdzie jest teraz ciało Chrystusa? Ciało Chrystusa jest przed Kościołem. Ono śmierdzi, wali alkoholem i moczem. Bielizną niezmienianą od miesiąca. Wyciąga rękę. Ono jest tak. Prorok Izajasz powiedział, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, na kogo nie chce się patrzeć, którego chce się ominąć dalej. Krzyż przyszedł po to, żeby wszystkich rozproszyć. Na krzyżu Chrystus woła. Tymi samymi słowami, które nam się cisną do ust. Boże mój, czemuś mnie opuścił? W obliczu cierpienia, chorób, nie potrafimy być wierni Bogu. Nie ma się co deklarować, że ja Go nigdy nie zdradzę. I zobaczcie, jeżeli jest wśród nas ktoś, kto czuje się totalnie niegodny,
przyjąć Komunię Świętą, to prawdopodobnie temu człowiekowi Chrystus poda ją jako pierwszą. I ta Ewangelia przychodzi po to, jak się ją przyjmie. Ona przychodzi po to, żeby nam powiedzieć, że Bóg widzi tę naszą niezdolność do bycia dobrym człowiekiem tak naprawdę, do bycia miłosiernym. Widzi. I kochani, chcę nam powiedzieć, nie żądam tego od was. Nie oczekuję. Gdybym tego od was żądał, to was wystawiam na jakąś hipokryzję. Nie chcę tego. Chcę raczej, żebyście widzieli dobrze, kim jesteście, żebyście mieli tego świadomość. Jeżeli będziesz widział twoją niezdolność do pójścia za Nim, do życia jak On, będziesz widział tą niezdolność, to wtedy może będziesz rozumiał tego żebraka, który tam wyciąga rękę. Na krzyżu on krzyczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Wiesz, dlaczego to krzyczy? Bóg faktycznie opuścił swojego Syna na krzyżu. Opuścił go, bo Bóg jest sprawiedliwy. On, Chrystus, na krzyżu powiedział: ja jestem grzechem, grzechem całej ludzkości. Oświadczam ci, bracie i siostro, Ewangelię, Kerygmat, dobrą nowinę ci głoszę teraz. Jeżeli skłamałeś, to Chrystus na krzyżu stał się tym kłamstwem i Bóg zabił to kłamstwo w Jezusie Chrystusie. Jeżeli zdradziłeś, robiłeś sobie skoki na boki. Bóg, Chrystus uczynił się tą zdradą i Bóg w Nim zniszczył, złamał, zdeptał tę zdradę. Chrystus zajął moje i twoje miejsce na krzyżu. Po co? Żebyś ty nigdy nie musiał tam trafić. Chrystus doskonale wiedział, że nie jesteśmy w stanie o własnych siłach oprzeć się tym wszystkim pokusom. On wie, że ja się boję, że się trzęsę nad każdą złotówką. On wie, że się trzęsę. On wie, że jestem przerażony, kiedy idę do lekarza i mają mi dać wyniki. On wie, że się trzęsę, że ja nie jestem w stanie. Dlatego poszedł za nas. Wlazł tam, żeby go zabili. Zobaczcie, co on robi. Próbują mu podać. Ktoś z tych żołnierzy nie może na to patrzeć. On krzyczy: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? I któryś z tych żołnierzy, pijanych czy niepijanych, nie może tego wytrzymać. Patrzymy na człowieka cierpiącego i nie możemy na to patrzeć. Nie możemy tego znieść. Serce się kraje. Więc co bierze? Olej zaprawiony mirrą. Ocet, przepraszam. Uśmierzacza, narkozy chce mu podać, żeby przestał krzyczeć. Niech przestanie wrzeszczeć. I my, kiedy widzimy cierpienie, chcemy je ominąć z daleka. Niech przestanie, żeby nam zniknęło z pola widzenia. Najsilniejsi potrafią pracować w hospicie. Trudno jest patrzeć na kogoś. I Chrystus nie przyjmuje narkozy. Ja nie potrafię tak żyć. Bez narkozy iść do dentysty. Matko moja. On nie przyjmuje narkozy, bo on chce bardzo świadomie przeżywać miłość do ciebie. Ta miłość go boli. On chce bardzo świadomie, bardzo dobrowolnie, w pełni zajmować nasze miejsce.
Nie pozwoli się odurzyć. Nie schodzi z krzyża. Zostaje. I tak wyznacza nam drogę. Bracia i siostry, jesteśmy... Ta Eucharystia, ona nie ma być smutna. To nie jest święto smutne. To jest święto dziękczynienia. My tu dziękujemy za to, że Chrystus postanowił to dla nas zrobić. Jesteśmy tu po to, żeby dziękować. Bardzo ważne jest dziś powiedzieć o zmartwychwstaniu. Ja już kończę. Słuchajcie, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to patrząc na krzyż, wszyscy stwierdzilibyśmy, jestem kanałem. No tylko tyle. Zostalibyśmy na tym poziomie. Ale Bóg wskrzesił swojego Syna z martwych. Nie ma dowodu o zbrodni. Nie ma. Chrystus po to wstał z martwych, żebyś zobaczył, że tego już nie ma. Schłodzony. Ten znak łamanej hostii, podczas każdej Eucharystii to się dzieje. Ksiądz bierze hostię i łamie ją w ciszy. Niewielu to widzi. Czasem ci, którzy są w pierwszych ławkach, coś tam widzą. To jest ten moment, w którym Chrystus umiera. W którym twój grzech, bo on stał się grzechem, traf. I go nie ma. Jeżeli ci się zdarza na przykład przede mszą pokłócić z mężem, z żoną, wiecie, dzieci krzyczą, już wychodź, ubieraj się szybko, samochód nie wygrzany tam. I przychodzisz na mszę takim. To jest to. Chrystus staje się tą kłótnią, tymi słowami, których już nie cofniesz. Tymi słowami, których żałujesz. Czasami takie słowa się ciągną za nami 20 lat. Gdyby nie te słowa, to może do rozwodu by nie doszło, nie wiem. Gdyby nie te słowa, to może bym został. Chrystus chce to na Eucharystii. Traf. I nie ma. Połóż wszystkie swoje rzeczy, których żałujesz, na tą hostię. Zostaw to tam. Tam jest twoje życie. Twoje błędy. Moja głupota. Rzeczy, których nie da się cofać. Pozwól Chrystusowi raz jeszcze zająć twoje miejsce. Amen.